humans do anything right? According to this, your track record for spreading evil is pathetic. Uka Uka, it's not our fault. That wretched bandicoot is to blame. I will not let anything stand in the way of evil. Especially not a brainless orange marsupial. Crash must be eliminated. Uka Uka, need I remind you that Crash always finds a way to defeat us? Maybe he's just too good for us. Enough excuses! You five idiots need to come up with one good plan! Or else... How do I get into these situations? There must be something we can come up with. Say, Doctor, haven't you been tinkering with some kind of new secret weapon in your laboratory? I don't know what you're talking about, Entropy. Dr. Cortex! I think he's referring to this super-secret weapon you've been laboring over day and night since the last time Crash defeated you. Enough bickering! Do we have a plan? Well, in my scientific endeavors, I've been able to create a genetically advanced super-weapon of unbelievable strength. But the power source is the final missing crucial element. Yes! The Elementals! Right! The Elementals, that's it! If released, their destructive energy could create enough power to bring my secret weapon to life. We'd have a weapon capable of crushing mountains, demolishing entire cities, and wiping Crash Bandicoot off the face of the Earth forever! Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! No, it cannot be. Oh, no! What's going on? Oh, no! Crash! Look out! Is everyone all right? It appears that my evil twin brother Uka Uka is up to his no-good tricks again. I must find out what he is planning. I'll meet up with you later. Hello, my feeble brother. You have gotten my attention, Uka Uka. What kind of diabolical scheme do you and Dr. Cortex have planned this time? No schemes. Just some old familiar faces dropping by for a visit. No, not the Elementals. Uka Uka, why did you release them? Don't you know what happened the last time they were free? So they were responsible for a few earthquakes, floods, and that little ice age a couple of centuries back. Cannot restrain them, Uka Uka. They are far too dangerous. This could spell disaster for us all. On the contrary, Aku Aku. It spells disaster for you and that precious planet you care so much about. Destroy him! You won't get away with this. Who's going to stop us? Crash, Coco, it is just as I feared. Uka Uka and Dr. Cortex have freed a group of destructive masks known as the Elementals. We must find a way to stop them before they destroy the Earth and all of its inhabitants. The only way to stop the Elementals' destructive nature is to imprison them with the use of ancient crystals. Each elemental can be returned back to their hibernation state with a total of 5 crystals. We must act quickly. Coco, what is the status of the new portal chamber you've been working on? It's almost finished.
A few little adjustments here and there, and it'll be ready to go. Well done, Coco. This gives us the ideal opportunity to test it. We must hurry. Bandicoot, my old nemesis. How the heck are you? Still gathering crystals? Old habits die hard, don't they? My days are being spent on something much more intriguing. Meet Crunch, my newest creation. This is the creature who keeps sabotaging your master plan? Ha! You gotta be kidding! I'll exterminate this field rat in no time! Now, Crunch, your time with Crash will come soon enough. Isn't he brilliant? A testament to my true scientific genius. A real bandicoot warrior. Unlike you, Crash. Oh well, we all make mistakes. Ta-ta for now. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot The Wrath of Cortex! Tak, w końcu doczekaliście się tej gierki, bo dużo o niej wspominałem na Nitro Fieldzie i na niektórych live streamach i na różnych innych gierkach wspominałem, jaka ta gra jest średnia według mnie. Ale zanim rozpoczniemy przygodę, to zacznijmy od wibracji, ponieważ ich nie cierpię. Tak, wibracje to jest najgorsza rzecz, jeżeli chodzi o gry. Ja strasznie nie lubię wibracji. No i dobra. Jak widzieliście, po bardzo długim wstępie, bo jednak no musieliśmy troszeczkę przeczekać, biorąc pod uwagę, że cutscenka była dosyć długawa, witam się z wami w samiutkiej gierce. No i wytłumaczę wam bardzo szybciutko fabułę. Więc jak zauważyliście, wszystko odgrywało się w stacji kosmicznej doktora Neo Cortex, gdzie Cortex tam oczywiście się żalił. Uka tam oczywiście standardowo wyładowywał swoją furię i złość na wszystkich po kolei, zaczynając w zasadzie od Cortexa, kończąc na, nie wiem, Engine, Entropim. Potem tam Engine i Entropi tam wspomnieli o pewnych, że tak powiem, rzeczach. Entropi wspomniał o jakimś takim tajnej broni Cortexa. Engine oczywiście ten przypomniał Cortexowi o tym, że pracował od ostatniej, że tak powiem, gry nad pewną bronią. I ona potrzebuje, że tak powiem, żeby działała, to potrzebuje jeden element. No i Uka oczywiście tam załapał, że chodzi o elementale, czyli żywiołaki, innymi słowy, czyli te maski. O, no wiecie tam, ziemia, ogień, deszcz i wiatr. No to są najniebezpieczniejsze maski, ponieważ one tam ileś lat temu spowodowały katastrofy w różnych tam okolicach i miejscach. No i został nam również przedstawiony przeciwnik nowy Crasha, czyli Crunch Bandicoot, innymi słowy. Czyli potem taki, powiedzmy, brat Crasha, bo oni są, z tego co wiem, z tej samej rasy. I teraz w miejsce, w którym się znajdujemy, to jest Warp Room, który jest taki, nie wiem, komputerowy. Jesteśmy w takim komputerowym Warp Roomie. No i na dodatek jeszcze tam Aku powiedział, że Uka jest totalnym idiotą, wskrzeszając te maski, dlatego że one ileś lat temu spowodowały nieszczęście i w tym wypadku może stać się tak, że przez chwilę będą słuchały się Uka, a potem jakby przejmą kontrolę nad tym wszystkim i unicestwią nie tylko Aku, Crasha i Coco, ale też i Ukę, Cortexa i wszystkich w zasadzie. Dlatego byli oni zamknięci w tym samym więzieniu co Uka. Jest to nawet potwierdzone. No ale dobra. Ja tutaj się rozgadałem trochę, więc przyszedł czas na rozpoczęcie w ogóle gierki, co nie? Więc standardowo, tak jak to było w Crashu 2 i 3, mamy 5 poziomów.
Szósty poziom to jest boss, jak widzicie tutaj, jest platforma z bossem. I co? Myślę, że zacznijmy sobie pierwszy poziom, czyli Arctic Antics. Tutaj będzie japońska nazwa, bo na 100% jakaś jest. I jeszcze jedną ciekawostkę wam w sumie powiem. W zasadzie to jest pierwsza ciekawostka, no ale okej. Już jestem z powrotem, no i w sumie zanim zaczniemy, to szybko wam powiem, że w Japonii ta gra nazywa się Crash Bandicoot 4 Sakuretsu Main Power Co, czy jakoś tak, tutaj będziecie mieli prawdopodobnie też nazwę, co na polskie oznacza Crash Bandicoot 4 Explosia. I tak, ta gra to nie jest Crash Bandicoot 4, od razu mówię, więc zanim ktokolwiek mi będzie tutaj w komentarzach jęczał, że ale czemu ty tej gry nie nazywasz Crash Bandicoot 4? Może dlatego, że to nie jest Crash Bandicoot 4? Okej, okay. Ale dobra, wbijamy do poziomu, bo ja za bardzo przedłużam. What are you looking at, Fuzzhead? I'm Rocko, the Earth Elemental. Uka Uka and Dr. Cortex woke me from my captive slumber, and now I'm free to pulverize whatever gets in my way. Oh, don't even think about collecting those crystals, Runt. Because if you do, I'm gonna bury you alive. Więc ten elemental to był Rocko, czyli nasz pierwszy elemental w tym Warp Roomie. Jest to elemental o żywiole ziemia. Więc, jak zapewne wiecie, walka z bossem to będzie, no, dosyć ciekawa. I proszę, przedstawiam wam najnudniejszy element The Wrath of Cortex, czyli to ładowanie. Serio, ja naprawdę wszystko rozumiem, ale ładowanie w tej gierce to jest po prostu katorga. I zanim ktokolwiek mi powie, o Pomidor, to ty już lepiej nie graj w Sonica 06, ponieważ wtedy tam też się zanudzisz, ponieważ tam też jest długie ładowanie. Okej, okay, ale w Sonicu 06 chociaż są różne obrazki, a tutaj przez cały czas mamy spadającego Crasha. Całe szczęście wersja na Xboxa i na Gamecube ma o wiele lepsze ładowanie, no bo nie ukrywajmy, ale tam ładowanie jest o wiele krótsze. Tutaj trwa ono 30 sekund, no niby z pudełkiem i z wersją platynową tej gry, którą oczywiście posiadam, którą mam oczywiście załączoną w mojej w moim PlayStation 2, z którego teraz w zasadzie nagrywam ten gameplay. Niby jest o ileś tam sekund krótsze to ładowanie, ale szczerze ja nie wyczuwam żadnej różnicy, no chyba że już się aż tak bardzo nastawiłem negatywnie na ładowanie w tej gierce, że serio nie widzę tych różnic. No, i tutaj przez chwilę się wyciszyłem, żebyście mogli sobie posłuchać tej pięknej muzyki, bo ja uważam, że ten poziom jest bardzo ładny. Szczerze, bardzo lubię poziomy zimowe w grach wideo. I ten poziom jest między innymi jednym z moich takich ulubionych, mimo że to jest pierwszy poziom. Pierwszy poziom nie powinien być twoim ulubionym! Twoje ulubione poziomy powinny być gdzieś w połowie gierki. Serio, jeżeli ktoś tak mi kiedyś napisze, to serio wyśmieję tą osobę, tak szczerze. Ale dobra, Crash The Wrath of Cortex, co ja mogę o tej gierce powiedzieć? Już sam fakt, że jest to gierka, która jest praktycznie w ogóle nie innowacyjna. W sensie, że jak to powiedział Chrystek, ta gierka została nazwana grą nieinnowacyjną, ponieważ na dobrą sprawę, powiem tak, ta gra zbyt dużo odgapia od Crasha 2 i 3. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam nic do tego, jeżeli chodzi o inspirację, no bo hej, ja sam się inspirowałem na przykład takim polskim gamerem 17, nie? Co niektórzy tam zarzucali mi, że ja go plagiatuję kiedyś, co trochę taka hashtag beka była. Nie mam nic naprawdę do inspiracji, ale w tym wypadku tutaj nawet nie widać w żadnym wypadku inspiracji. Ja tutaj praktycznie przez całą grę widzę tak naprawdę, no może przez takie, nie wiem, 99 podpierdzielonego kontentu z Crasha 2 i 3, tak szczerze. Dla mnie osobiście jest to wada, jeżeli chodzi o tę gierkę. I zanim ktokolwiek mi powie, ale Pomidor, Crash The Wrath of Cortex miał inną historię, więc teraz, w tym momencie, ja z przeszłości, czyli z 2015 roku, przedstawię wam, jak to mniej więcej wyglądało. Więc tutaj ja się na chwilkę wyciszę i teraz załączam wam klip z mojego starego let's playa. I zanim ktokolwiek będzie mnie poprawiał z tym, co ja tam mówiłem, oznajmy raz jeszcze, to był stary let's play i mogłem wtedy inaczej troszeczkę wszystko postrzegać, bądź też mogłem
spierdzielnąć jakąś głupotę. Ale zanim załączę ten klip, jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę wytłumaczyć. Ciekawostki, jeżeli chodzi o ten poziom. Więc tak, ten poziom jest, a raczej ma małe takie nawiązanie do Turtle Woods z Crasha 2. Bowiem Turtle Woods i ten poziom to są pierwsze poziomy w obu grach, czyli w Crashu 2 i The Wrath of Cortex 2. Są to pierwsze poziomy, gdzie mają ścieżkę śmierci, jak widzicie. I 3. Jak mogliście zauważyć, i Turtle Woods, i ten poziom mają niebieski gem. Więc jest nawiązanie do Crasha 2. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą wam zaprezentuję teraz, zanim załączę ten klip. A to będzie się dobrze składało, ponieważ właśnie między innymi w tym segmencie mówiłem wtedy o tej rzeczy. To jest coś, co odkryłem dzięki mojej kochanej, najwspanialszej dziewczynie Justynie. Te mamuty dają ci życie. Serio. Ja nawet o tym nie wiedziałem, szczerze, kiedy robiłem swój oryginalny let's play, kiedy wtedy ogrywałem tę gierkę. I nawet za dzieciaka o tym nie wiedziałem. A jeżeli chodzi o moje wspomnienie z tym poziomem, to no, ciężko mi jest tutaj cokolwiek powiedzieć, dlatego że lubiłem ten poziom i w sumie nie sprawiał mi on żadnych problemów. Może tylko na początku, jeżeli chodzi o ścieżkę śmierci, ponieważ jak zauważyliście, przy ścieżce śmierci mamy coś takiego jak tą wodę, która jest super uber zimna. No i tutaj nie ma czegoś takiego, że tracisz maskę Aku Aku i możesz sobie wyskoczyć. Tutaj po prostu jak wpadniesz, zamieniasz się w kostkę lodu. A raczej Crash się zamienia w kostkę lodu. A teraz przed państwem oto ja z przeszłości, który tłumaczył między innymi, dlaczego ta gra wygląda tak, a nie inaczej. Więc pomidorze z 2015 roku, wchodź na scenę. Więc Universal i Konami zrobiło umowę i szczerze ta umowa zmieniła dużo w serii Crasha Bandicoot. Bo przed Crashem Bandicoot The Wrath of Cortex miała pojawić się inna gra, która, uwaga, miała być ekskluzywem tylko i wyłącznie na PlayStation 2. Mark Cerny, czyli twórca Sonic Adventure 2, i ten koleś właśnie przedstawił Naughty Dog do Universal. Wiecie, poznał ich ze sobą i ten człowiek był wielki, ponieważ pomógł w produkcji Ratcheta i Clanka. No i co, do czego to doszło, to to, że Universal i Mark Cerny chcieli zrobić grę Crasha, która pokazałaby prawdziwą moc PlayStation 2. I ta gra miała być na otwartym świecie. Wiecie, coś a la Jackie Daxter czy Spyro. To miała być gra Crasha, dzięki której mogliśmy eksplorować tereny i podziwiać piękne widoczki. Lecz o tym możemy tylko pomarzyć, bo parę dni, miesięcy później, nie wiem jaki to był odstęp czasowy, Universal zrobiło umowę z Konami, która pozwoli im na to, że Konami też wyda gry na konsole Xbox i GameCube. No i ten pomysł wyrządził wielką kłótnię pomiędzy Markiem Cernym Universal oraz Sonym. Ponieważ jak wiecie, Sony miało prawo do marki. No i ta kłótnia skończyła się tak, że Sony straciło prawa do maskotki, czyli do Crasha. I później Crash niestety stał się maskotką dla Universal. Oto co się stało, między innymi... Oto co się właściwie stało. No, więc między innymi ja to tak tłumaczyłem. Jak widzicie sobie, w międzyczasie mogłem was zostawić, żebyście sobie posłuchali muzyczki. Bo czemu by nie? Muzyczka fajna w tej gierce jest. Serio, jeżeli chodzi o takie rzeczy pozytywne, to soundtrack muszę przyznać, że jest tutaj bardzo fajną rzeczą w tej gierce. To mogę powiedzieć. Pomysł na fabułę jak najbardziej też jest fajny. Ale tak szczerze, wykonanie, które jest obecne, tak trochę, no zsiepałęcje, że tak powiem brzydko. I proszę bardzo, mamy poziom zrobiony na 100%, nie licząc oczywiście reliktów czasowych. No i przetrwałem teraz to długie ładowanie, że tak powiem. Więc tak, każde teraz ładowanie w tej gierce będzie edytowane, oprócz jeszcze jednego, które będę musiał wam pokazać i jest to dosyć komiczne ładowanie, muszę przyznać. Tak czy siak, pierwszy poziom mamy zaliczony, więc nadszedł czas na drugi, Tornado Alley.
I tutaj będzie japońska nazwa, ponieważ każdy z tych poziomów ma inną japońską nazwę. I w zasadzie możemy ruszać na ten poziom. Dobra, jestem z wami z powrotem i nadszedł czas na Tornado Alley, czyli mój drugi ulubiony poziom. Tak, bardzo lubię ten poziom. Nawet bardziej lubię niż te poziomy samolotowe w Crashu Trójce, tak szczerze. Bo ten poziom, raz, łatwo jest zrobić na platynkę, jeżeli chodzi o platynową reliktę. Dwa, jest po prostu on łatwym poziomem, tak szczerze. Nie sprawia on żadnego problemu, nie to co późniejszy poziom, który no jest bardzo niefajny, tyle mogę powiedzieć od siebie. Ale dobra, my tutaj gadu gadu, a ciekawostki same się chyba nie przedstawią, co nie? Ponieważ tak, ten poziom również ma ciekawostki. Więc jak widzieliście, na początku było coś takiego, że zostaliśmy zrzuceni z sterowca tak naprawdę, że Crash tam siedział se w sterowcu i tak dalej. Oryginalnie zamiast sterowca to Crash miał po prostu poziom zaczynać już w samolocie, więc nie miało być tej cutscenki, która była przed chwilą. I w ogóle dlaczego ja chcę te zniszczyć te całe... No, te cosie w sumie, bo nie wiem w sumie jak to się nazywa. Druga ciekawostka jest taka, że... Nazwa tego poziomu jest dosyć interesująca, bo... Tornado Alley... nawiązuje do obszarów USA, który właśnie się tak między innymi nazywa, który co roku cierpi z powodu ataku sporej ilości tornad. Tak, bo ponoć tam tornada co roku, że tak powiem, atakują tamten obszar. Więc jakby co, nie miejcie tutaj pretensji do mnie, tak oto Wikipedia Crasha to tłumaczy, więc no, okej. I trzecia ciekawostka, którą mogliście dostrzec albo i nie. Na początku poziomu Coco po raz pierwszy przedstawia Cortexa zupełnie inaczej niż Cortex, ponieważ ona powiedziała słowo Neo, czyli przedstawiła Cortexa po jego imieniu. W sensie jego imię prawdziwe przedstawiła. Więc zamiast Cortex powiedziała Neo na niego, co jest dosyć ciekawe. I to są wszystkie ciekawostki z tego poziomu. Zapomniałem też powiedzieć, że ten poziom bardzo lubiłem. Mój znajomy nie wiedzieć czemu tego poziomu nie lubił za dzieciaka. No i soundtrack ma oczywiście fajny. Więc to są tak jakby moje wspomnienia z tamtym poziomem. Więc czas na mój też ulubiony poziom, czyli Bamboozled. Tak jak to z znajomym kiedyś mówiliśmy na to Bambozled po prostu, bo hehe, wiecie, zamiast Bamboozled to Bambozled. No. Ale zanim wejdę do poziomu, mogę wam powiedzieć o jednej ciekawostce i resztę powiem praktycznie w trakcie poziomu. Więc nie wiem czy wiecie, ale słowo Bamboozled oznacza oszukać lub oszukać kogoś. Więc taka mini ciekawostka. Tutaj będzie japońska nazwa tego poziomu, a my wbijamy na pełnej. You want a piece of me, Bandicoot? Huh? Huh? Do ya? Huh? Was. No więc jesteśmy sobie w poziomiku. Przyznam szczerze, że soundtrack w tym poziomie jest naprawdę fajny, bardzo fajny. I tak, jest jeszcze jedna ciekawostka, o której w sumie chcę wam powiedzieć. Mianowicie to, że ten poziom można bardzo łatwo zespeedrunować. Wystarczy, że praktycznie będziecie tutaj starali się wyskoczyć przez te tutaj, nie wiem, poręcze. I jesteście w stanie nawet ten poziom przejść w 15 albo 10 sekund. Ten poziom chyba jest najbardziej rekomendowany, jeżeli chodzi o speedrunowanie. Zanim ktokolwiek powie, ale poziomy podwodne też mogą być rekomendowane. Sorry, nie. Te poziomy podwodne to jest chyba jedna z najgorszych sekcji w tej oto gierce. I żeby nie było, że ktokolwiek mi teraz powie, o Pomidor, czepiasz się gierki. Powinieneś docenić, że coś takiego jak ta gra istnieje. Doceniam, że gra starała się jak mogła, ale szczerze, gra jest bardzo nieinnowacyjna, też z tego powodu, że
została wydana w chyba parę miesięcy. Tak chyba z tego co słyszałem w 9 miesięcy ta gra została wydana lub w 8. Więc tak szczerze to trochę... no słabo, że tak powiem. Tym bardziej, że... Crash 3 też został wydany dosyć szybko. Też był dosyć zraszowany w produkcji. A Crash 3 chociaż był dosyć... nie wiem... kompletny i grywalny. No ta gra też jest w zasadzie kompletna i grywalna, ale ma też dużo takich nieciekawych gliczy, które mogą się wam z dupy wydarzyć, tak szczerze. Lub jakbym to też mógł ująć, ma bardzo skopane sekcje ze siatką czy też sekcje podwodne, ale do tego zdążymy jeszcze dojść. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Generalnie rekomenduję wam obejrzenia też Let's Playa Chrystka z Crasha Wrath of Cortex, bo tam Chrystek też w fajny sposób przedstawił tę gierkę, tak szczerze. Muszę przyznać, że naprawdę Let's Play godne obejrzenia nawet. Po prostu jest godne obejrzenia, co ja gadam w ogóle. Ale tak, co jest ciekawe? Kolejna ciekawostka mówi nam o tym, że... kiedy wejdzie się w pliki tej oto gierki, nazwa tej ścieżki dźwiękowej, tego soundtracku nazywa się Rock and Roll. Ale nie tak Rock and Roll, tak jak my tutaj piszemy Rock and Roll, tylko Rock and Roll, czyli R-O-K and Roll. Co jest właśnie parodią od słowa Rock and Roll. Początkowo ten poziom miał zawierać 126 skrzynek niż 125, więc nie wiedzieć czemu w ogóle... pozbyli się, szczerze, tej jednej skrzynki. Ciekaw jestem, co to miała być za skrzynka, tak by the way. Jest to pierwszy poziom z tej serii Crasha Bandicoota, gdzie gramy... gdzie Crash praktycznie jest w atmosferze. I to, że tam słudzy Cortexa, wiecie, te takie roboty, co przypominają człowieków, ludzi, tak specjalnie powiedziałem człowieków, jakby ktoś się pytał, no to oni nie występują w tym poziomie. No i to by było na tyle. A jeżeli chodzi o moje takie wspomnienia z tym poziomem, no to lubiłem ten poziom, a mój znajomy jakoś nie lubił, a drugi znajomy uwielbiał.